Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Chwały. Właściwie jesteśmy w 10. dywizji. Bilans mamy 1, 1 i 1. Co prawda ostatnio troszeczkę sobie podreperowałem skład i będziemy już występowali w takim oto składzie. No, jest dużo zmian w stosunku do poprzedniego. Troszeczkę udało mi się zdobyć ciekawszych piłkarzy. Nie jest to szczyt marzeń, oczywiście, ten skład, ale jak na 10. dywizję i moje umiejętności, mam nadzieję, że wystarczy. Więc, żeby nie tracić czasu, bierzemy, losujemy sobie przeciwnika. Brakuje nam 4 punktów do awansu, a więc rozegrywamy dzisiaj 2 mecze. Mam nadzieję, że ten awans uda się uzyskać. Jest jakiś problem chyba z wyszukaniem przeciwnika. Bramkarza musiałbym wymienić, bo mam to słabe ogniwo, jest bez wątpienia. No i co? Zgranie mamy na stówce. Oczekiwanie na przeciwnika: Arizona Pigeons. Pingwiny z Arizony, a my mamy. Pigeon to jest gołąb chyba. Gołębie. Gołębie, gołębie. Dobra. Ustawienia też będę później zmieniał. Na razie mam takich zawodników, więc takie ustawienie dobrałem pod zawodników mniej więcej. No, ten też ma tutaj dosyć dobry ten skład. 93 zgranie. Porównywalnie, porównywalnie. Mam Błaszczykowskiego, proszę. To ładnie, to ładnie. Włoski ogólnie rzecz biorąc skład. Dobra. Jedziemy. Arbiter, rozpoczyna mecz. Wow. Jakieś Tak osiągnięcia tam prezentuje się skład i odbieramy. ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają w ustawieniu Ten chyba będzie 4-4-2 mocny, mi się z wydaje, zawodnikami zawodnik. równomiernie zabezpieczającymi Z wszystkie tego co sektory widzę, boiska. to nie będzie Dośrodkowanie lekko. zablokowane przez obrońcę. I zasila Ale nie głos na ławce poddajmy się. przydrożnego. Grajmy. Najwyżej zostaniemy w tej 10. lidze. Dobrze, że tego nie łapał, tylko Oj, oj, piastował. oj, oj, oj. Tak. Cielęce. Robi się niebezpiecznie. No, świetnie go ograł. Piłka w pole karne. No i znowu Aj. piąstkuje. Będziemy Szkoda. mieli rzut rożny. Teraz. Kurde. Dobra. Ale błąd, 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 błąd. Ale błąd. W środku pola pojawia się dzisiaj nowy zawodnik i spore są chyba oczekiwania co do tego, No, od tego tu czym odbijemy. dał się poznać jako dobry organizator gry. Ma Dobra. niezłe otwierające podanie. Jeśli pokaże, co potrafi, to będzie naprawdę sporym wzmocnieniem. Pochodzący z madryckiej dzielnicy Vallecas Alvaro Negredo znany jest z występów w reprezentacji Hiszpanii Dobra. i z gry w Almerii, Sewilli czy Walencji. Dobra. Grał też w Manchesterze City, a dziś rozgrywa pierwszy mecz po kolejnej zmianie barw klubowych. Partnerzy z drużyny podążają za tym Róg. atakiem. Zablokowane dośrodkowanie przez Róg, obrońcę. róg, róg, moi drodzy. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Nie. Świetnie broni Miał Włoch, wyjść żeby być bardziej. nierożnym. To byłoby ciekawiej, nie? Strata w środkowej strefie boiska. No, będzie gol. Ja Poprzeczka. pierdzielę. Trudno. No i strzał pod Ale pobocze pech. trybun. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Szkoda. Dobre przejęcie, brawo. Lorente. Negredo. Jest. Ależ wspaniała bramka. Yeah. Aż się napije. To bramka jak najbardziej zasłużona. Po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Jak Grają górują, o co ci swobodnie i chodzi, dyktują człowieku, z warunki. początek meczu? Oglądaliśmy pierwszą bramkę w Z tym meczu. przesady. Jest 1 do 0. Ma Oj, wsparcie oj, oj, kolegów no w tej właśnie. akcji. Szansa! No, prosto w Odbiliśmy zawodnika to. z pola. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Różny. Nie Je, celował, nie dobrze. łapał, tylko piąstkował. Dobrze.
Błąd przy wyjściu, to miało być wysokie uderzenie, a nie. O, ładnie to obronił. No kurde, jak się... Co to? Faul, tak. Tego się tak minął. Kaliso grano. Kurde. Ma jak on... Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ach, cholera. De Guzman, zespół traci piłkę. Tutaj nic nie wyszło. Tak. Banega. Ach, kurde. Znowu ten Guzman. Ale on tu nic nie zrobi. No spokojnie, kurna. Banega. Ach. Nie odbiera piłkę przeciwnikowi. Sędzia jednak nie przerwał gry. No nie. Qualiarella. Za to faul. Przyznaje rzut wolny. Ale taka kopaninka słaba. Ładnie uderzona piłka, ale równie ładna interwencja i pewna bramkarza. Ach, kurna. Co za fajfus. W sensie, że nie umie strzelać, to dobrze. Niedobre wybicie. Piłka trafia do przeciwnika. Bruno. Ach. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Bruno. Ale i Vidal. Wymiana podań między dwójką graczy. Kurde. Jeszcze do tego doszedł, ty. Patrz, jak on to przeszedł. Dobra. Ach, kurde, te napisy mi też. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Oddaję strzał. Ach, mogę jeszcze podciągnąć troszeczkę. Ja. No niestety. Oby grali tak dalej, a wtedy gol będzie tylko kwestią czasu. Znowu coś nie zagrało. Bruno. Ach. Tak. Ach, nie zrozumieliśmy się. Niestety. Błaszczykowskiego to w ogóle nie widać w tym meczu. O, ten też z błędy robi. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako obrońca. Dobra. Słabo to wygląda. Zmiany? Nie. Czyli się nie napije, głowa. Ach. Qualiarella. Lorente. Banega. Aj. Ładnie wychwycił. Mnie tutaj wyczuł. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dobra. Nasz? Przy jakiej pacy nasz? Sikeira.
co sądzisz o występie w pierwszej połowie sprowadzonego niedawno do klubu Alvaro Negredo? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka spalony pozwoliła drużynie o wielkie prowadzenie, które potem udało spalony się utrzymać do przerwy. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Ach, tutaj też błąd. Ale błąd. Błąd, mój błąd. Jezus, się będzie podniecał. Realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Ciężko podobny ten Błaszczykowski. Co za dupek. Nie mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. No już blisko pole karne. Lorente! Kurde! Ale byłoby. No graj, chłopecku. Jezus, co to robi. No jak z takim przegram, to będzie ciężko się wytłumaczyć z tego. Ach. Nie, błąd. Jeszcze to przegram. Co to robimy? Już jest tak słaby, że masakra. I piłka w rękach bramkarza. Co? Teraz spalony gwizdał. Za pierdolec. I piłka w rękach bramkarza. Co za mecz. Bruno. Ach, szkurna. Bruno. Będzie strzelał. Piękna interwencja. Na róg to poszło. Blisko i będzie rzut rożny. Ależ się teraz czterogi to też wykonuje zajebiście. Kurna. Co za dno. Jego kapel. Aj, teraz strata. Bruno. Kurna, tu nic nie wychodzą, nic, coś jest tutaj. Jeszcze faul. Nie ma faulu, aż dziwny. Lorente. Są koledzy na wolnych pozycjach. Banega. Ach. Nie blokuje ten groźny strzał. Oj, Banega. Jest. Przypadkowo, ale jest. Uderzył lekko, ale bramkarz był bez szans. Lorente. Ja bardzo długo żeśmy ćwiczyli. Jest 2-1. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Przejęli piłkę, popatrzmy. Dobrze i przejął. Jaki strzał, co to było? Byłoby przynajmniej spokojnie, 3-1 i... A tu zobacz, co się znowu szykuje, akcja. Siopaga, co za mecz, 2-2. Można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to no to mamy mało czasu. Najlepiej pasuje do tego określenia. 2-2, taki wynik nikogo nie satysfakcjonuje.
Nikogo. Czy ja wiem, nikogo. Przy obecnej sytuacji to tam... No, dobrze, teraz przejęli obrońcy. Nie wiem, co jest grane. Zobaczcie, co się dzieje. Kapitalna wrzutka. To nie wyszło mu. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście powinien. On się rozkręcił, koleś. Bramki mieliśmy jakiegoś farfocna. Spalony. W tej sytuacji nie wykorzystali, ale był spalony. Mogli rozstrzygnąć losy tego spotkania w samej końcówce. Gdzie są moi? Na swoją korzyść. Wyszedłby na czystą. O kurde. Niewiele do końca i będzie rzut wolny po faulu. Szkoda tego meczu, bo to był mecz zdecydowanie do wygrania. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Musimy do ustawienia pozmieniać, bo... Jeden gol i wtedy będzie zwycięstwo. Tylko kto dostrzeli i kto wygra. Wow, ładny strzał. Chyba trochę za daleko od bramki na bezpośredni strzał z wolnego, nie sądzisz? W sumie niezła próba, ale rzeczywiście chyba lepiej było rozegrać to inaczej. Kurde, no... Nie umie w ogóle, ja pierdzielę. Spalony był, no. Zbyt szybko ruszył do piłki. Czemu nie mogę piłki odebrać? Banega. Jest szansa. Banega tam się pląta, ale mu nie wychodzi coś. Ach. Groźnie, ale zdążyli na czas. Blisko pole karne, może strzelać. Komu to kurwa? Dobre, dalekie wybicie. I będzie aut blisko pola karnego. Banega. No zobaczmy, kurde, no. Koniec, ja pierdzielę. Nic nie gram. Nie umiem w to grać. Gramy następny mecz, no bo to nie ma sensu. Dawaj dalej. Szkoda. Nie no, tam pewnie trafimy do topki. Znaczy do topki, do dywizji 9, bo tam jeszcze zostało parę dobrych meczy do rozegrania, a FC Pasy, Napoli, Lille, Dark Potato. Yeah, dobry. Fajny składzik ma. Jedziemy. Szkoda czasu. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. Ustawienie drużyny gospodarza. Ten jest czaska tu. Troszkę za pochopnie, niecelnie. Widzę, że ten jest nauczony walić wszystko. Dobrze, co, spalony? Powinien bardziej uważać. Chyba nie. Dał się złapać na oczywistego spalonego, ale wielkiej straty nie ma, bo i tak nie miałby okazji do oddania strzału. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ajajaj. W środku pola, a... Ma trochę wolnego miejsca. Co on tak strzela, ludzie złoci, co za palant. Strzela jakby miał nie wiem co w gaciach. Tak to nie możemy grać. Nie wiem czemu te górne podania mi tak słabo wychodzą. Aż się boję ich po prostu robić.
Trippier. No i znowu są przyjmujące. Znowu klepka na klepkę i kurwa klepka. No strzela! Tej interwencji wyręczył bramkarza. Lorente. Jasny gwint. Trippier. Strata w środkowej strefie boiska. Znowu za mocno. Chyba mam te ustawienia coś popitolone. Ten ładnie wyrzucił tą piłkę. Widać, że to 10. liga jest. Negredo. Ale i Vidal. Wspaniała wrzutka. Ja pierdzielę. I będą mieli rzut rożny. Negredo. A. Dobry strzał, ale... No ale to kurde spaptrałem. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Dobra. Blisko pole karne. A Zvidal! Jach! Strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Ale Zvidal! Mogło być groźnie. No dawaj daleko. Taki dziwny strzał to był, markowany jakiś. Katastrofalne podanie, oh yeah. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. No i przejęli w ostatniej chwili. O nie! Ratuj się kto może, spalony jak nic. Wolny? Czy mój, kurna, czy mój, mój faul. Nie dobrze. Podbitka. Negredo. Bruno. Ach, szkoda, bo wyjściem było idealne na tą akcję. Dobra okazja. Strzały ma zajebiste. No strzela zajebiście. Trzeba mu przyznać, że... Dobrze, biega na wolne pole. Szkoda. Spalony. Za szybko chciał ruszyć do tego. A to co on tak późno gwizda, ej? Palant. Też tam widziałem spalony. Dobra. Rzut wolny. Co znowu? Bruno. Lorente. Ludzie się sami o swoje te rozpierdzielają. No co to jest za piłka? Siqueira. Piłka trafia. Kurna, ten też. Gra jak baba. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Tu znowu za mocno, kurwa. Uderzenie, strzał, ale prosto w rywala. Kapitalnie wychwycił. Kurna. Co to za mecze emocjonujące są jak cholera. Poza linią boczną, rzut z autu. Torres. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Kurna. To nic, to trzeba jakiś, nie wiem, on to ma wszystko do manualnie do robienia. I piłka w rękach bramkarza. To aż dziwne. Czy są po prostu takie ustawienia, albo co? No i ale to wycis. I to w ostatniej metodzie. Kurde. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Szure. Negredo. No
ucieka obrońcy. Kurde, zawsze ostatni. Muszę spróbować z dalszego bić, bo chcę podejść do piłki, do bramki, a nie idzie, nie? Podanie do bramkarza, a kibice gwizdzą. Ale jest Vidal. Zimmer. Dobra. Kurna, no. Jeszcze nawet nie ma rogu. A ludzie, nie no, dzisiaj to jest kiepska sprawa z tym wszystkim. FC pasy. Drugie 45 minut. Origi. To dość wyszedł. Robi się niebezpiecznie. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Dobra. Kurna, tam mi to przecież go ściął. Banega. Dobra. Negredo. Będzie strzelał. Ale ładny strzał był. I będzie rzut rożny. Rozpoczną grę od rzutu rożnego. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Oddaje strzał. Kurde, znowu ruch. I za chwilę wznowienie gry od rzutu rożnego. Nie. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Przejęcie piłki pod własnym. Ale to spierdolił. Znalazł się na czystej pozycji. Masakra. Wilfried Bony. No musiał tu trafić, nie? Znakomicie. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wreszcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Nie będzie awansu, nie będzie awansu. I... Ach, kurna. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Czy utrzyma się przy piłce? Dobra okazja. Siedzi. Pięknie. Długo się nie nacieszył. To jest najważniejsze, żeby go trochę zdeprymować. Oczekiwałem wyrównanego spotkania. Na pewno nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Udało im się stworzyć mnóstwo sytuacji. Najlepiej powinno to być widoczne w statystykach oddanych strzał. Jest 1-1. Remis. Dobra. Teraz jeszcze kurde strzelić jedną. Jest trochę poddenerwowany. Będzie dobrze. Blisko pole karne. Ło. Jak tam nie było faulu, to ja jestem kimś. Kurwa, ma dobrych tych piłkarzy. Kurwa. Fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. No ale to zdupczył mnie. To powinna być czerwona, żółtą wydaje. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Rozpoczęli od rzutu wolnego. Posłał piłkę w trybuny wysoko nad poprzeczką. Ja.
Szkoda strata. Kurde. Gubi mi się ta piłka, kurna. Ach. Fatalne podanie, no i strata. Kosta. Kurde, no przecież ten miał przejąć, no. Praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Ja. Jest okazja i piłka w rękach bramkarza. Się odbiła, nie? Znowu kurna. Znowu na przewadze, ale... O, i karny. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. To będzie dla nich szans... A, pięknie. Znakomity gol. I tak by nie karny, to prawdopodobnie bym tam strzelił. Bronił. Jeszcze o niczym nie przesądza. Ciekawe. A udało mu się odebrać piłkę. Lorente. Co jest? W tym faulu rzut wolny. Niewiele. Faul znowu. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Bruno. Kurde. Strzelca i jego drużyny, ta bramka mogłaby zaważyć na przebiegu całego spotkania. Ach. Tak niewiele brakowało, ten strzał naprawdę był minimalnie niecelny. Daniel Harrison odegrał do bramkarza i słyszą państwo reakcję publiczności. No kurno, przecież to był faul. Jak nic. Dobre przejęcie podania w środku pola. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na... Negredo! Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Banega. Sędzia przerywa grę. Czy będzie kartka? Na państwa ekranach statystyka fauli obu drużyn. No. No. Wymęczone, ale chyba awans do dziewiątki. Ale zdecydowanie wymęczony ten mecz. Nie, 8 punktów, czyli jeszcze nie ma awansu. Będziemy walczyć. Zostało 5 gier i brakuje nam 1 punkt. No nic. Będziemy walczyć. Tymczasem dziękuję wam za grę. Trzymajcie się. Cześć.